Przed nami ostatni dzień Mistrzostw Polski. 50 metrów stylem motylkowym, 100 metrów stylem dowolnym, 100 metrów stylem klasycznym. Kolejne kwalifikacje. Zapraszam na relacje. Na Mistrzostwach Polski w Olsztynie mogliśmy zobaczyć całą polską czołówkę pływaków. Zabrakło tylko Mateusza Sawermowicza, który przygotowuje się do barcelońskich Mistrzostw Świata w Stanach Zjednoczonych. Wszystkie oczy kibiców olsztyńskie akwasferze były skierowane na Konrada Czerniaka, Pawła Korzeniawskiego i Radosława Kawęckiego. Popularna kawa nie zawiódł oczekiwań kibiców i jako pierwszy wypełnił minimum na Mistrzostwa Świata w Barcelonie. Wymagany rezultat na 200 metrów stylem grzbietowym podobieczny Jacka Miciula osiągnął już w eliminacjach. Wynik Kawęckiego to minuta 57 sekund i 71 sekund. Czyli o 77 setnych lepiej od minimum wyznaczonego przez Polski Związek Pływacki. Zawodnik Korneru Zielona Góra kolejny raz pokazał, że w kraju nie ma sobie równych. Tutaj właśnie szykowałem się na rekord polski. No odcięło mi trochę dzisiaj prąd na ostatnich 5 metrach. No ale to na pewno przez te 4 dni, które są obciążające, strasznie i męczące. Problemów z wypełnieniem minimum nie miał też Konrad Czerniak. Zawodnik Wisły Puławy w Olsztynie czterokrotnie stawał na najwyższym stopniu podium. Czerniak blisko był kolejnego rekordu Polski na 50 metrów stylem motylkowym, ale zmęczony wcześniejszym startem popłynął o 5 setnych wolniej, uzyskując czas 23 sekundy i 46 setnych. Podopieczny Bartosza Kizierowskiego zdobył 3 kwalifikacje na Mistrzostwa Świata. To było bardzo miłe zaskoczenie, nie ukrywam, że... Gdzieś tam w głowie sobie myślałem o tym, żeby zrobić taką małą niespodziankę i zrobić ten rekord polski. Udało się to popłynąć rano, ponieważ wiedziałem, że po południu będzie dużo ciężej po 100 kraulem. No i popłynąłem rano. Po południu popłynąłem niewiele gorzej. Jednak ten rekord polski jest. Jeżeli chodzi o styl motylkowy, to też jest pozytywna sprawa, ponieważ dużo lepiej pływa mi się niż w poprzednim roku. Dużo płynniej to wygląda. Młodszym kolegom szans nie dał Paweł Korzeniowski. Niespełna 28-letni zawodnik triumfował w swojej koronnej konkurencji na 200 metrów stylem motylkowym. Korzeniowskiego mogliśmy zobaczyć również na 100 metrów stylem dowolnym. Podopieczny Roberta Białeckiego co prawda musiał uznać wyższość Czerniaka, ale i tak poprawił swój rekord życiowy. Teraz wynosi on 49 sekund i 26 setnych. Udało mi się tutaj pobić rekord życiowy na 100 delfinem, na 200 delfinem. Popłynąłem 0,2 wolniej jak na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie. 200 kraulem, 0,2 od rekordu życiowego z 2009 roku. Więc jestem tutaj w bardzo dobrej dyspozycji, a jak będzie w Barcelonie, to zobaczmy. W niedzielę grono zawodników, którzy zdobyli kwalifikacje na Mistrzostwa Świata w Barcelonie, powiększyła Anna Dowgierd. Zawodniczka Śląska Wrocław Sztuki tej dokonała w porannych eliminacjach 50 metrów stylem motylkowym. W finale potwierdziła swoją dominację i z czasem 26 sekund i 62 setne wywalczyła złoty medal. Powiem szczerze, że ten 50 dowolny to jest taka po prostu, to jest taki dodatek do mojego pływania delfinowego. No cieszę się bardzo, że udało się zrobić minimum, choć powiem szczerze, miałam bardzo duże nadzieje, że jednak nie będę musiała się za bardzo spinać robiąc to minimum. Udało się bez większych problemów, bez większego odpuszczenia i mam nadzieję, że pokażę na co mnie stać dopiero w Barcelonie. Zakończyliśmy główne Mistrzostwa Polski seniorów i młodzieżowców w pływaniu Olsztyn 2013. Mistrzostwa, gdzie uzyskiwaliśmy kwalifikacje na Mistrzostwa Świata w Barcelonie. Tych kwalifikacji mamy 17. 17 osób jedzie do Barcelony, z czego 15 osób zrobiło kwalifikacje indywidualne i 2 do sztafety. Na Mistrzostwa Europy Juniorów mamy 40 młodych zawodników, którzy będą reprezentowali nasz kraj na tych zawodach oraz 15 zawodników na tak zwane Mistrzostwa Świata Juniorów. Bardzo dobry sezon, bardzo dobre wyniki na Mistrzostwach Polski, rewelacyjny start Pawła Korzeniowskiego i jego powrót, Sławka Kuczki, Radka Kawęckiego, Konrada Czerniaka. Jednym słowem, stoimy mężczyznami, choć mamy 3 rodzynki w reprezentacji, trzymamy kciuki za Barcelonę.